Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. List Jakuba, 1:17. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do Ciebie. Jestem kwintesencją wszystkich Twoich nadziei i pragnień. Jam jest Alfa i Omega, ten, który jest, który był i który przychodzi. Zanim mnie poznałeś, wyrażałeś swoją tęsknotę za mną w szkodliwy sposób. Byłeś też niezwykle podatny na otaczające Cię zło, ale teraz tulę Cię z miłością w swoich ramionach, a moja obecność jest niezawodną ochroną przed złem. Podźwignąłem Cię z mroku do mojego cudownego światła. Wniosłem w Twoje życie wiele przyjemności, ale żadna z nich nie jest niezbędna. Przyjmuj moje błogosławieństwa z otwartymi rękoma. Ciesz się moimi podarunkami, ale bądź gotów z nich zrezygnować. Skup swoją uwagę na dawcy wszelkiego dobra i odpręż się, wiedząc, że we mnie doświadczasz swojej pełni. Jedyna rzecz, której bezwzględnie potrzebujesz, jest zarazem jedyną rzeczą, której nigdy nie zdołasz utracić. Tą rzeczą jest moja obecność przy Tobie.